Siemanko, witajcie na kanale. Dzisiaj szybki film, zgodnie z obietnicą, wyniki konkursu. Ławka już jest złożona, zresztą składa się w 3 sekundy, czeka na wysłanie. Zapakuję do kartonu i jak tylko będę miał namiary, to wysyłam do któregoś z Was. Ogłoszenie wyników. Najbardziej spodobał mi się komentarz, czy właściwie komentarze i podejście użytkownika Bitek67 i on wygrywa tą ławeczkę. Wysłał mi też film, jak trenuję. Widzieliście, część z Was widziała na shorts, że sobie podkłada kostkę brukową i układa ławkę pod kaloryferem i dopiero i dzięki temu ma skośną. W sumie to mi zaimponowała jego determinacja, więc postanowiłem wysłać mu tą ławkę. Widzę też, że formę ma niezłą, ćwiczy faktycznie w domu i jakoś sobie radzi. I myślę, że taka ławka właśnie z tym skosem będzie dla niego fajnym udogodnieniem i myślę, że pozwoli mu realizować jeszcze lepsze cele. Oczywiście bardzo dużo z Was komentowało, komentarze były bardzo fajne i bardzo mi miło, że bierzecie udział w konkursie. Nie każdy może wygrać, ale obiecuję Wam, że to nie będzie na pewno ostatni konkurs. Będzie na pewno jeszcze jedna ławeczka do wygrania i na pewno będzie konkurs z okazji 5000 subów, ale to już zależy od Was, bo jak wykręcimy te 5000 subów, to postaram się też dać jedną albo dwie takie lepsze nagrody, zobaczymy. W każdym razie znowu kolejny konkurs udowadnia, jak wiele osób z Was potrzebuje sprzętu do ćwiczeń i chcielibyście ćwiczyć, a nie macie za bardzo na czym. Akurat w przypadku tej ławki możecie sobie zobaczyć film tych ławek do 300 zł i to jest naprawdę fajny sprzęt na początek, więc jeżeli nie macie na czym ćwiczyć, no ja nie jestem w stanie też każdemu wysłać sprzętu i każdemu dać wygrać, to można sobie szukać tych tańszych ławek, one często są na Allegro Smart, na przykład była kiedyś chyba za 219 zł ta z Trek Sport, także polujcie, ja też często wrzucam na grupę informacje o promocjach, więc jak szukacie tańszego sprzętu, to zapraszam też na grupę, będzie link w komentarzu. Użytkownikowi Bitek67 gratuluję. Jeszcze będą może w przyszłym miesiącu jakieś rzeczy za darmo do rozdania. Zobaczymy, jak tam się uda z innymi moimi tematami. I tyle. Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Mam nadzieję, że ci, co nie wygrali, się nie obrazili. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Hej.